Blisko 8 lat temu Skoda zaprezentowała światu swojego największego do tej pory SUV-a, który wkrótce okazał się być dla marki istnym kamieniem milowym. Dzisiaj stoję obok jego drugiej generacji, która według producenta ma być naprawdę godnym następcą. Przed Państwem nowa Skoda Kodiaq. Początki Skody w segmencie SUV-ów były dość ostrożne. Yeti zaprezentowane w 2009 roku co prawda miało swój urok, ale według wielu osób brakowało w nim wyrazistości. Gdy jednak w 2016 roku zaprezentowano Kodiaqa, to wszystkim malkontentom zrzedły miny, bo auto otrzymało bardzo wyraźny charakter. Od początku cechowała go taka masywność, którą udało się zachować przy okazji liftingu, a także teraz, przy okazji wprowadzenia nowej generacji. Auto, choć umówmy się szczerze, jest naprawdę duże, to optycznie stwarza wrażenie pojazdu o jeszcze segment większego. Wrażenie solidności potęguje jeszcze większy, przede wszystkim jeszcze wyższy niż do tej pory grill, czy wydłużone wloty powietrza w przednim zderzaku. Projekt dwuczęściowych lamp i tutaj znalazł swoje miejsce, ale zmieniono ich kształt oraz proporcje. Swoją drogą są to matrycowe reflektory nowej generacji, które generują więcej światła i mają więcej segmentów niż do tej pory. Mówiąc konkretniej, jest ich 36, a więc jest znaczący progres, ale niestety nie aż tak znaczący jak w niedalekim kuzynie, a więc w Volkswagenie Tiguanie. Razem z matrycowymi reflektorami otrzymujemy również świecący pas biegnący za żeberkami grilla i szczerze jestem ciekawy Waszej opinii na jego temat. Proszę dajcie mi znać w komentarzu, co o takich gadżetach sądzicie. W tylnej części również wiele elementów zostało przeniesionych nieco wyżej, przez co z jednej strony auto wygląda nieco ociężale, ale z drugiej ponownie solidnie i masywnie. Patrząc na Kodiaqa odnosimy wrażenie, że będzie się on zachowywał jak samochód z gier komputerowych, który po wjechaniu w latarnię nie tyle zwija się jak harmonijka, co bardziej wyrywa ją w powietrze. Tego oczywiście sprawdzać nie będziemy, choć lista asystentów bezpieczeństwa również się tu wydłużyła. Oczywiście znacząco zmienił się też kształt tylnych świateł, które teraz na dole łączą się ozdobną blendą. Jak to wygląda po zmroku, zobaczycie nieco później. Z boku również z łatwością zauważycie zmiany, choćby inaczej narysowane linie szyb, czy nowy, szaromatowy element przy słupku D. Ta matowa szarość jest określana przez Skodę jako Unique Dark Chrome, który zauważymy również w zderzaku, czy logotypach z przodu i z tyłu. Nie wiem jak wy, ale ja tam chyba jednak wolałem tradycyjne chromowane wstawki, choć takowe według niektórych świecą się jak pewne psie narządy. Mamy też masywnie zarysowane błotniki, które nie są już takimi typowymi półkolami, a bardziej upodobnione zostały do prostokąta. I analizując te wszystkie zmiany, odnoszę wrażenie, że Kodiaq utracił trochę z agresywności, którą mogliśmy z łatwością zauważyć na przykład w pierwszej generacji po faceliftingu, kosztem jeszcze większej masywności. Zważając jednak, że mówimy o największym SUV-ie w gamie, pewnie wiele osób określi to jako zmianę na plus. Nowością w Kodiaqu jest również oryginalny lakier Bronx Gold Metallic, który widzicie też na testowanym przez nas aucie. Muszę przyznać, to naprawdę ładny lakier. Przejdźmy na chwilę do kącika ciekawostek EcoDrivera. Wiecie skąd pochodzi nazwa Kodiaq? Wywodzi się ona od niedźwiedzia kodiackiego, który zamieszkuje wyspę o nazwie Kodiaq, która znajduje się u wybrzeży Alaski. I to wcale nie jest taki malutki misiaczek, a przepotężne bydle, które obok niedźwiedzia polarnego jest jednym z największych żyjących drapieżników lądowych. Zważając na masywność auta stojącego obok mnie, ta nazwa ma naprawdę sporo sensu. Jeśli oglądacie moje filmy regularnie, to pewnie już jesteście świadomi, że w moje gusta totalnie nie wpisują się widoczne w naszej demówce 19-calowe aerofelgi z kołpakami. Według mnie auto traci na tym naprawdę znacząco i ociężałość nadwozia robi się już nieco nazbyt przytłaczająca, dla mnie to jest po prostu brzydkie. Z drugiej strony ten element, jak i wprowadzenie aktywnych żaluzji chłodnicy czy przeprojektowanie zderzaków znacząco poprawiły aerodynamikę. Teraz Kodiaq cechuje się współczynnikiem oporu powietrza CX na poziomie 282 tysięcznych, kiedy to w poprzedniej generacji i to nawet po liftingu takowy wynosił 31 setnych, więc progres jest widoczny.
Poza tym, jeżeli podobnie jak ja nieco wyżej cenicie sobie wygląd samochodu od setnych części litra oszczędzonych na każde 100 km i to pewnie jeszcze jeżdżąc po autostradzie, to te nakładki w każdym momencie możecie zdjąć. W sklepie Skody możecie kupić logo centralne oraz dekielki na śruby i cieszyć się dużo ładniejszymi, prawdziwymi alufelgami. Wymiary samochodu też się trochę zmieniły. Niemały już wcześniej Kodiak został wydłużony o kolejne 6 cm, przez co teraz jego długość wynosi 475,8 cm. Jest to wartość o 6 cm mniejsza niż w Kia Sorento, ale o 3 cm dłuższa niż w nowym Renault Espace. Rozstaw osi nie uległ zmianie, wysokość minimalnie wzrosła, a szerokość, co ciekawe, odrobinę zmalała. Skoda jednak przekonuje, że ponownie zastosowali charakterystyczne dla tej marki czary zwiększenia obszerności kabiny i trudno się z tym nie zgodzić, ta kabina jest naprawdę bardzo obszerna. Mój wzrost to 1,76 m i w moim przypadku wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nad głową mam 6 palców wolnej przestrzeni, przed nogami to jest ultra luksusowo. No i miejsce pod fotelami to już w ogóle jest jakiś majstersztyk. Tutaj byście mogli w butach narciarskich jeździć i byście mieli na to przestrzeń. Jakby tego było mało, kanapa tylna jest regulowana i to zarówno jeżeli chodzi o płaszczyznę przód-tył, więc możemy sobie zrobić maksymalnie coś takiego i wtedy bagażnik robi się już hipergigantyczny. Teraz fotel kierowcy ustawiony jest pode mnie, czyli kierowca 1,76 m, pasażer z tyłu 1,76 m. Kanapa jest przesunięta maksymalnie do przodu i zobaczcie, jeszcze mam po jednym palcu wolnej przestrzeni przed kolanami, więc naprawdę jest to wielki samochód. Trochę szkoda, że nie mamy tutaj trzech oddzielnych miejsc do przesuwania przód-tył, ale i tak jest bardzo dobrze. I mamy jeszcze jeden gadżet, jakim jest regulowany kąt oparcia kanapy. To jest maksymalnie pionowe ustawienie, a to jest maksymalnie leżące. Jest różnica dostrzegalna. Co jeszcze? Mamy kanapę dzieloną w proporcjach 40 na 20 na 40, więc centralną część możemy sobie położyć i przewozić tutaj na przykład narty. Mamy też oczywiście podłokietnik centralny, który jest bardzo mięciutki, bardzo wygodny. Podłokietnik na drzwiach jest trochę za bardzo oddalony ode mnie. Może to wynika z mojej dość drobnej budowy ciała, tak to nazwijmy. Ale mam trudności, żeby wygodnie na nim oprzeć łokieć. Poza tym naprawdę jest super. Mamy też dużo gadżetów typu roletki do zasuwania okien, trójstrefowa klimatyzacja, która jest steryjna. Inaczej niż w Tiguanie nie mamy tutaj takiej wysuwanej tacki, na którą moglibyśmy położyć smartfona. Ale w Skodzie mamy lepsze rozwiązanie, bo mamy uchwyty, które są na przednich fotelach. I dlaczego to jest lepsze rozwiązanie? No bo jak jedziemy, no to nie musimy sobie głowy cały czas w dół zginać, żeby widzieć telefon, tylko możemy mieć głowę opartą na zagłówku i elegancko sobie oglądać coś na tablecie, smartfonie. Jedyne co jest smutne, że nie możemy sobie trochę niżej ustawić górnego położenia, bo niestety, ale no smartfon poziomo tutaj nie wejdzie. Tu musi być tablet, ewentualnie smartfon trzymany pionowo. Tak więc z jednej strony plus za jego lokalizację, z drugiej minus za no niestety za dużą rozpiętość od góry do dołu, tą minimalną. Mamy podgrzewanie zewnętrznych oparć kanapy z tyłu, dwa gniazda USB, gniazda 12V i takie korytko, które jest wyjmowane. O, właśnie teraz je wyjąłem elegancko. Z tego co widzę, nawet gdyby słuchała trzecia osoba, to korytko dalej może być włożone i za bardzo jej nie będzie przeszkadzało. A docenić należy to, że przez daleko odsunięte do przodu prowadnice przednich foteli mamy naprawdę sporo miejsca na stopy. Jedyne co tej piątej osobie z tyłu będzie doskwierać, to niestety za bardzo odsunięte do tyłu zagłówek, który no, staje się przez to bezużyteczny. Raz, że jest strasznie twardy, więc i tak opieranie na nim głowy nie jest wygodne, ale dwa, że nawet przy najbardziej pionowym ustawieniu jest bardzo daleko do tyłu odsunięty, a wiecie, jazda z taką pozycją nie jest wygodna. Na szczęście zagłówki na zewnętrznych miejscach kanapy są umiejscowione nieco lepiej, więc tutaj nie jest źle. Zwrócę uwagę na materiały wykończeniowe, które są raczej średnie. To znaczy u góry mamy twardy plastik, potem mamy twardy dekor, który przynajmniej ma przyjemną fakturę, potem mamy twardą trzymaczkę, dość twardy podłokietnik. No ogólnie jest tutaj twardo, a kieszenie w drzwiach nie są obite materiałem, więc włożone tam przedmioty będą hałasowały. Isofixy mamy na dwóch zewnętrznych miejscach kanapy oraz na fotelu pasażera z przodu. Jeszcze zanim przejdę do przodu, to chciałem zwrócić uwagę na to, jak wysoko jest kanapa zamocowana. To jest naprawdę hiper wygodne, bo do tego auta nie wchodzimy, tylko się wsuwamy. I to na pewno docenią osoby, zwłaszcza starsze, które będą miały niezwykłą łatwość przy wchodzeniu i wychodzeniu z samochodu. Siadając za kierownicę Kodiaka widzę kilka pozytywnych podobieństw do testowanego niedawno Superba. Pierwsze co rzuca mi się w oczy bardzo pozytywnie to duże pokrętła, które są wielofunkcyjne. Zewnętrzne bazowo służą do obsługi klimatyzacji, a kiedy je klikniemy do obsługi podgrzewania lub wentylacji foteli... Ktoś się nasrał na szybę. A środkowe pokrętło to już jest w ogóle majstersztyk, bo nim możemy zmieniać ilość powietrza, kierunek powietrza, smart klima, czyli takie profile klimatyzacji możemy sobie nim ustawić, głośność multimediów, profile jazdy możemy nim zmieniać oraz przybliżać lub oddalać mapę nawigacji. To jest naprawdę mistrzostwo świata i bardzo pozytywnie wpływa na obsługę tego samochodu.
Jeżeli czegokolwiek się w tych pokrętłach mogę doczepić, to tylko i wyłącznie tego, że obracanie nimi nie jest aż tak przyjemne jak na przykład w Volkswagenie Tiguanie i w jego pokrętle do zmieniania trybów jazdy. Tam to były odczucia wybitnie przyjemne, a tutaj no jest okej, ale raczej nikt by nie powiedział, że siedzi w aucie marki premium. Jedna rzecz, która podoba mi się tutaj znacznie mniej niż w Superbie, to kolorystyka tego wnętrza, która jest taka szaro-bura i ponura. Najpewniej jednak zmieni się to już wkrótce, kiedy do gamy wejdzie odmiana Laurin Clement, bo ujęcia takowej można już znaleźć w materiałach prasowych Skody. No i tam naprawdę kolorystyka wygląda wybitnie, tutaj dla mnie jest troszkę zbyt szaro. Żeby było śmiesznie i Skoda miała szansę tą szarość przełamać, bo mają tutaj dekor, który przebiega przez całą deskę rozdzielczą, no i wpadli na pomysł, żeby go zatopić w tej samej tonacji, w której jest cała reszta kolorystyki kabiny. Cieszę się natomiast, że nie widzimy dwóch rzeczy, które bardzo mi się nie podobały w Superbie. Pierwsza to te pionowe żeberka, które biegły przez całą deskę rozdzielczą, a które według na przykład mojego taty wyglądały jak podajnik z grzebówy na kopalni. Zamiast nich mamy wiele płaszczyzn, które budują takie poczucie solidności, potężności. Naprawdę to jest bardzo spójne z tym, co widzimy też na zewnątrz. Nawet te wyprofilowania, które tu się pojawiają, to wszystko buduje takie naprawdę solidne wrażenie. To się Skodzie naprawdę udało. Utrzymać spójność całego samochodu. Trochę śmieszne jest natomiast to, że krawędzie tych płaszczyzn na początku sobie są poziome, a potem zbiegają się do centrum, przez co trochę wyglądają jak znaczek Daci. Druga rzecz, która w Superbie mi się nie podobała, to totalnie bezsensowny, brzydki daszek nad zegarami, którego tutaj całe szczęście nie ma. Co prawda dalej delikatnie możemy czepiać się bardzo grubych ramek z Piano Black dookoła cyfrowych zegarów, ale to i tak jest do zaakceptowania. Ktoś mi w komentarzach pod testem Superba wytknął, że no ale chwila, daszek jest potrzebny, żeby się słoneczko nie odbijało. No to moi drodzy, pragnę podkreślić, że w grupie Volkswagena mamy naprawdę wybitną powłokę antyrefleksyjną na tych cyfrowych zegarach, więc tutaj nie jest żaden daszek potrzebny, możemy jeździć naprawdę w bardzo ostrym słońcu, które może bezpośrednio walić na te zegary, a one cały czas pozostają wzorowo czytelne. I szczególnie jest to dostrzegalne, kiedy po chwili zerkniemy sobie na Piano Black, które otacza te zegary, od którego wszystko się odbija, w cyfrowych zegarach tego problemu nie ma. Ekrany multimedialne w Kodiaku są mniejsze od tych, które możemy znaleźć w Tiguanie, ale to akurat nie jest żadna wada, to jest zaleta. W Volkswagenie ekrany zaczynają się od 13 cali, a mogą mieć przekątną aż 15 cali i to drugie jest już po prostu przytłaczające. Ekran w Kodiaku może mieć albo przekątną 10, albo 13 cali i to są dużo bardziej właściwe rozmiary jak na multimedia w samochodzie. Multimedia prezentują się nowocześnie, pracują całkiem szybko, choć przecięcia czasami im się zdarzają, głównie gdy przejdziemy do nich z Android Auto. Mają za to dobrą reakcję na dotyk i są rozbudowane o ładne animacje. Zauważymy w nich niezbyt typowy układ przycisków zarówno w dolnej, jak i w górnej części ekranu, do której jednak da się przyzwyczaić. Podobnie jak w przypadku Superba, tak i tutaj zwrócę uwagę, żebyście nie zrażali się do ich rozbudowania w pierwszym kontakcie, tylko z góry nastawili się na spędzenie 2-3 nocy w garażu, żeby wybadać każdą opcję po kolei. I po takich 2-3 nocach zauważycie, że poszczególne opcje są naprawdę całkiem sensownie pogrupowane. Jest możliwość wrzucania istotnych elementów do panelu skrótów, są jakieś możliwości personalizacji, a do tego jest też świetnie działająca łączność z Apple CarPlay i Android Auto. Jakbym czegoś w tych multimediach miał się doczepić względem Volkswagena, to oprawy graficznej, która tutaj czasami jest delikatnie za bardzo minimalistyczna, na czym traci czytelność. Plus jednak, że grupa Volkswagena popracowała nad softem, którego jeszcze nie tak dawno można było się czepiać. Jedną rzecz muszę też docenić we wbudowanej nawigacji. Fajnie, że takowa dostrzega, na jakim dokładnie pasie jedziecie i bardzo wyraźnie informuje, na którym powinniście się ustawić do właściwego zjazdu. Niczego domyślać się nie trzeba. Mamy tutaj też asystentkę głosową Laura, która z jednej strony sporo komend potrafi odsłuchać i wcielić w życie skutecznie, jednak z drugiej, no za hiperinteligentną to też bym jej nie określił. Nie zawsze idealnie słyszy, co do niej mówię, a poza tym, po pierwsze, nie potrafi wybierać kontaktów, które mają zawarte nazwy własne, typu mama, tata, szef, komórnik. Zadzwoń do taty. Z którym kontaktem chcesz uzyskać połączenie? Tata służbowy. Uff, nie wiem. Szkoda. Mogę dodać to miejsce do twoich ulubionych nawigacji. Czemu tatę do miejsc nawigacji? Mój tata nie jest taki duży. Po drugie, Laura nie potrafi rozpoznawać miejsc po nazwach własnych, a więc na przykład nie poprowadzi was do IKEA Katowice albo do salonu Skoda Lelek Tarnowskie Góry. Okej, Laura? Uff, nie wiem. Prowadź do Skoda Lelek Tarnowskie Góry. Oto przegląd funkcji. Jak znacie adresy, to sobie poradzicie. Jak nie znacie, to macie problem.
Po trzecie, w Laurze brakuje gadżeciarskich opcji, które znamy już doskonale z wielu innych asystentów głosowych i to wcale nie tych najnowszych, typu opowiedz mi żart albo sprawdź pogodę. Opowiedz mi żart. Jesteś tutaj, Ruda Śląska. Ale się pośmiałem, to czesko-niemieckie poczucie humoru to rozwala na upadki. Czekajcie, jednak mamy jakieś funkcje gadżeciarskie, ale są bardzo ograniczone, to znaczy konkretnie takich komend musimy użyć, żebyśmy mogli wejść z nią w interakcję, więc to niestety nie jest to najbardziej inteligentny asystent. Jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Karpacz. Dobre. Co myślisz o Seacie? Możesz dokonać ustawień na... Co myślisz o Seacie? Możesz do... Pierdoło. Co myślisz o Seacie? Oto przegląd funkcji. Laura, wolę pogadać z gołębiami w tym parku niż z tobą. Asystent głosowy zostanie wstrzymany. Poprawiła się na mnie jeszcze. Z drugiej strony jeszcze w tym roku ma zostać rozbudowana o integrację z czatem GPT, więc bardzo możliwe, że niedługo jej możliwości znacząco się zwiększą, ale czy faktycznie tak jest, to już będziemy sprawdzali w przyszłości. Jeżeli chodzi o nagłośnienie Cantona, to ja mam tutaj dokładnie takie same spostrzeżenia, jakie miałem w Superbie, to znaczy ono potrafi grać całkiem czysto, potrafi grać całkiem mocno, ale jest tutaj pewnego rodzaju problem z brakiem głębi. To znaczy ten dźwięk, niezależnie od ustawień, niezależnie od tego, czy wybierzemy sobie jakiś predefiniowany profil, to zawsze brakuje takiej głębi w tym dźwięku. Wiecie, gdyby to było normalne nagłośnienie w Kodiaku, to ja bym się za bardzo nie czepiał, bo jest po prostu ok, ale jeżeli nagłośnienie jest sygnowane logo jakiegokolwiek producenta, to ja wychodzę z założenia, że można od niego oczekiwać czegoś więcej i niestety patrząc na te głośniki w tej perspektywie stwierdzam, że moje oczekiwania na coś więcej nie zostały tutaj zaspokojone. W multimediach Kodiaka zauważymy jeden pulpit, którego nie było w Superbie i to jest profil offroadowy, który bardzo mi się podoba, bo ja lubię takie gadżeciarskie dodatki. Możemy sobie na przykład na nim podglądać kąt skręcenia kół, temperaturę płynu chłodniczego, temperaturę oleju, kompas, wysokość nad poziomem morza. No i to tyle. I możemy sobie trzy dowolne konfiguracje z tego utworzyć. Takie dodatki zawsze są fajne. No i adekwatnie, inaczej niż w Superbie, mamy też dwa nowe tryby jazdy, offroad oraz snow, które jak się domyślamy będą starały się spinać napęd 4x4 i kontrolę trakcji tak, abyśmy po zjechaniu z błota wstydu nie zrobili, tylko gdzieś tam faktycznie dojechali. Kamera cofania to jest dokładnie to samo, co już widzieliśmy w nowej Skodzie Superb. Mamy tutaj kamery 360 stopni i kamera tylna raczej nie prezentuje jakiegoś wybitnie dobrego poziomu. Obraz nie jest jakoś szczególnie ostry i to najbardziej kłuje w oczy. Jest to tym bardziej śmieszne, że akurat kamera przednia trzyma dużo lepszy poziom, ma większą rozdzielczość, wszystko tu jest bardziej ostre, wyraźne, więc troszkę się dziwię, dlaczego podobnej jakości kamera nie została zastosowana przy kamerze tylnej. Bo jak do przedniej zbyt dużo uwag mieć nie mogę, tak tylna wygląda po prostu tak sobie. Fajne natomiast jest to, że kiedy maksymalnie skręcimy kierownicę, to obraz kamery też niejako wychyla się w stronę skręcanej kierownicy. No i tak jak w Superbie, tak i tutaj możemy odpalić sobie widok szerokokątny, który przydaje się w takiej sytuacji jak teraz, czyli stoję, z jednej, z drugiej strony mam jakieś samochody, chcę się poniekąd wychylić w stronę zakrętu, aby się upewnić, czy żadne auto nie nadjeżdża, to klikam sobie tą ikonę i wtedy wszystko robi się klarowne i zrozumiałe. Tak to wygląda normalnie. A tak w widoku 180 stopni. Cyfrowe zegary oceniam pozytywnie. Wyglądają nowocześnie, mają czytelne wskazania oraz mamy w nich możliwość wyświetlania w centrum pełnej mapy nawigacji. Jedyne do czego trochę trzeba się przyzwyczaić, to do ich obsługi, bo czasami trzeba pokombinować, aby wyświetlić dokładnie to, co chcemy. Powiem szczerze, trochę też musiałem kombinować, jak wyświetlić przebieg naszej demówki. Plus jednak, że do obsługi zegarów i innych funkcji samochodu służą fizyczne przyciski, a nie dotykowe panele na kierownicy. Zerkając jednak nieco wyżej, zauważymy w naszej demówce wyświetlacz przezierny head-up. Podobnie jak w Superbie, tak i tutaj nie jest to head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, jaki możemy znaleźć na przykład w Enyaqu. Jest jednak czytelny i wystarczająco rozbudowany, więc lepiej go mieć niż nie mieć, choć jest to opcja, która pojawia się w pakiecie z większymi multimediami i nawigacją za 7,5 tysiąca złotych. I choć opcje dodatkowe są wybitnie ciekawym zagadnieniem naszej demówki, to do nich, jak i do cennika, przejdziemy nieco później. Cieszę się, że widzimy tutaj nie jedną, a dwie ładowarki indukcyjne na smartfona, które do tego są chłodzone. Mamy też w okolicy dwa gniazda USB typu C i jest jeszcze jedno gniazdo USB typu C, które jest wybitnie ciekawie umiejscowione, ale do niego przejdę sobie, gdy zacznę omawiać elementy Simply Clever.
Materiały wykończenia bez przodu niekiedy są lepsze, niekiedy są gorsze. Gorsze materiały znajdziemy przede wszystkim na drzwiach, które są troszkę lepiej wykonane niż drzwi tylne. Odrobinę lepsze niż z tyłu jest materiał w górnej części drzwi. No i mamy też kieszonki w drzwiach obite materiałem. No ale ogólnie drzwi raczej wybitnie się nie prezentują, chociaż mają bardzo ciekawy dekor z taką przyjemną w dotyku fakturą. Lepiej wyglądają materiały w desce rozdzielczej, bo tutaj naprawdę wszystko niemalże jest albo miękkie, albo przyjemne w dotyku. Docenić należy też plastik, który mamy tutaj, na którym szczególnie wyższe osoby często muszą opierać swoje kolano, który często jest twardy, a tutaj jest całkiem mięciutki, taki niemalże gumowy, więc raczej on nie powinien przeszkadzać. No i podłokietnik centralny też jest całkiem mięciutki, więc tutaj opieranie łokcia jest przyjemnością. Problem mam z podłokietnikiem na drzwiach, bo podobnie jak z tyłu, tak i z przodu, niestety on jest za bardzo oddalony w stronę drzwi. Może to wynika z tego, że jestem raczej drobnej postury człowiekiem, ale no ja na nim nie jestem w stanie opierać łokcia tak, aby też dobrze trzymać kierownicę. To, co jednak w tym aucie jest super, to schowki, których tu jest multum. Zaczynając od tego najbardziej charakterystycznego, który poznaliśmy już w pierwszej generacji, mamy też tradycyjny przed pasażerem, roletki, schoweczki. Za kierownicą z lewej strony mamy jeszcze jakiś schoweczek. Jedyne, czego przy schowkach możemy się doczepić, to brakuje mi miejsca na odłożenie okularów przeciwsłonecznych. W Superbie mieliśmy na przykład taką kasetkę, która była w schowku centralnym. Tutaj jej nie ma, ten schowek jest troszkę mniejszy niż w Superbie. Inaczej niż w Tiguanie nie mamy też schowka na okulary pod sufitce, więc to jest jedyny problem. To jest jedyne, czego możemy się doczepić. Centralny schowek inaczej niż Superbie jest regulowany i to zarówno w płaszczyźnie przód, tył, jak i góra, dół. To na co na pewno jednak zwrócicie w tym aucie uwagę, to hiper wysoka pozycja za kierownicą. Tutaj ja siedzę w najniższym ustawieniu i dla mnie ono jest o tak kilka centymetrów za wysokie. No ale z drugiej strony siedzimy w SUV-ie, jak ktoś kupuje SUV-a, to raczej chce siedzieć wysoko, chce patrzeć na innych z góry. W Kodiaku ta potrzeba zostanie zaspokojona z nawiązką. No i sam fotel też należy pochwalić, bo oprócz tego, że mamy wentylację, oprócz tego, że mamy masaże, to mamy też bardzo wszechstronne możliwości regulacji. Możemy regulować kąt nachylenia siedziska, możemy regulować długość siedziska. Jedyne, czego nie ma, a co mieliśmy w Superbie, to jest dwupłaszczyznowa regulacja zagłówków. Tutaj możemy je regulować tylko w płaszczyźnie góra-dół. W fotelach należy też zwrócić uwagę na to, że one są bardzo obszerne, więc ja tutaj w zakrętach wręcz latam na lewo i prawo, ale jeżeli byśmy mieli kierowcę bardziej rosłego budową ciała, to on nie musi się obawiać, że w nich będzie czuł się osaczony. On się w nich spokojnie zmieści. Widoczność Kodiaka jest też niezła, trzeba przyznać. Tutaj w każdą stronę naprawdę, nawet z tyłu, co się rzadko zdarza, nawet słupek C, słupek D, ekstra, wielka szyba, podoba mi się. Bagażnik nowego Kodiaka jest dostrzegalnie większy niż w jego pierwszej generacji. Teraz ma mieć aż 910 litrów pojemności i co prawda wlicza się w to również przestrzeń pod podłogą kufra, no ale nikt nie zaprzeczy temu, że ten bagażnik jest po prostu ogromny. Pod podłogą zauważymy miły gadżet, jakim jest koło zapasowe, o którym producenci coraz częściej zapominają. A tutaj to koło zapasowe mamy nawet wtedy, kiedy mamy na pokładzie opcjonalne nagłośnienie Bose subwooferem. Wtedy subwoofer jest włożony w te koło. Niemniej tutaj muszę też Skodę za coś skrytykować, mianowicie za podłogę bagażnika, to znaczy tą drugą, bo akurat w naszej demówce mamy domówioną podwójną podłogę bagażnika i to jest super, bo możemy sobie podłogę na dwóch poziomach umieścić. Ona jest solidna. Niestety jednak pod tą solidną podłogą zauważymy drugą podłogę, która ma tylko przykrywać przestrzeń na koło zapasowe. No i ona niestety przegrała walkę z Excelem, że tak to określę. Wygląda bardzo dziadowsko, jak mam być szczery. Nie wiem, dlaczego Skoda aż takie oszczędności w tak drugich samochodach dopuszcza. W odmianie hybrydowej, to znaczy w hybrydzie typu plug-in, bagażnik ma pojemność 745 litrów, gdyż pod podłogą kufra przestrzeń jest zabudowana przez akumulator i jego sprzęt. I Kodiak drugiej generacji również występuje w odmianie 7-osobowej, więc możemy mieć jeszcze dwa fotele w bagażniku i wtedy pojemność kufra kurczy się do 340 litrów. Inaczej niż w Superbie, tutaj roletka nie zaciąga się i nie rozsuwa automatycznie. Jest konwencjonalna, musimy machnąć ręką. I inaczej niż w Superbie, widzę bardzo ciekawy detal, jakim jest, uwaga, uwaga, druga generacja poprzeczek do ograniczenia przesuwania się bagaży w bagażniku. Mega sprawa, zobaczcie, jak to ewoluuje. Już w Superbie się tym rozwiązaniem zachwycałem, a tutaj ono jest jeszcze lepsze. Mamy takie solidne poprzeczki, naprawdę konkretnie one wyglądają. Tutaj Excel nie wygrał walki na szczęście. Jest jeszcze jedna super rzecz w tych sprzętach, że one są modułowe, czyli możemy sobie jeden włożyć do drugiego. Właśnie tam, kolega, na wizji jesteś, nie rób wstydu, o. I mamy taki hiper ogranicznik. Oczywiście mamy też siateczkę, mamy dźwignię do opuszczenia oparć kanapy, mamy aż 4 potężne haczyki na reklamówki. W tym aucie wszystko jest potężne, haczyki też musiały być potężne. Mamy też gniazdo 12-woltowe i mamy taki przyjemny detal, jakim jest hak. Hak holowniczy, który sam się wysuwa, my go musimy tylko doblokować, że tak to określę. Jedyne, co mnie przy tym haku zastanawia, to kurczę, jaśniejszych nie było? Czemu Skoda montuje prawie biały hak w tym aucie? To się głupio wyróżnia na tle tego czarnego plastiku.
Co jeszcze? Mamy ogromne kieszonki z lewej strony i z prawej strony. Z prawej wręcz mamy dwie, bo jeszcze jedna jest trochę wyżej. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Pod względem praktycznym Skoda nie zawodzi. Fajne jest też to, że gdy podniesiemy pierwszą podłogę, to po bokach mamy całkiem szerokie schowki, które też możemy jeszcze sobie zagospodarować, wsadzić tam jakieś kamizelki odblaskowe czy coś takiego. I ktoś mi napisał w komentarzu, że podobno w Skodzie też się da włączyć czujnik odległościowy. I sprawdźmy jeszcze ten czujnik zbliżeniowy, o którym wam powiedziałem. Oddalam się od samochodu i no właśnie, auto już mignęło i zareglowało zamki. A teraz sprawdźmy, jak szybko auto się otworzy, kiedy się do niego zbliżam. Idę sobie, gadam z przyjaciółmi. Słuchajcie, ja spadam, nowy kodek na mnie czeka. Zapraszam do środka. I sprawdźmy, jak w tym przypadku działa bezodekowe zamykanie klapy bagażnika. Macham nogą. Mimo uruchomionego czujnika zbliżeniowego, nie mamy tej funkcji, którą mamy w Volkswagenach, że samochód czeka, aż się od auta oddalimy i dopiero wtedy zamyka klapę bagażnika. Natomiast muszę docenić inną rzecz, mianowicie sam czujnik, bo niekiedy w przyszłości bywało tak, że musieliśmy podnieść nogę w idealnym miejscu, na idealną wysokość, aby wszystko zadziałało. Teraz można to zrobić dużo bardziej od niechcenia i klapa się zamyka sama. Więc mamy taki mały progres. Należy też Skodę docenić za to, że nie zauważymy tutaj żadnego progu załadunku. Po opuszczeniu uparć też nie ma progu, to znaczy na ujęciach pewnie może was zastanawiać, co robi taki fragment, który jest odgięty do góry, a to są takie paski, które są bardzo mądre, bo że tylna kanapa jest przesuwana i ją odchylimy trochę do przodu, no to robi się naturalna dziura pomiędzy bagażnikiem i oparciami foteli. No i ten fragment odgięty do góry tą dziurę ma niwelować, więc całkiem sprytne rozwiązanie. Warto by przejść do elementów Simply Clever, które znalazłem w tym aucie, a które czasami są naprawdę ciekawe. Bo zaczynając od standardowych, no to wiadomo, jak to w Skodzie, musi być parasolka w drzwiach kierowcy. Sprawdźmy, czy mamy drugą parasolkę w drzwiach pasażera. Nie, tutaj nie mamy parasolki. Ale mamy inny detal, który jest bardzo fajny, mianowicie takie śmietniczki w drzwiach. W tylnych drzwiach niestety już śmietniczków nie ma. Podobnie jak w Superbie, tak i tutaj mamy gniazdo USB w obudowie lusterka wewnętrznego, abyśmy mogli sobie łatwo poprowadzić zasilanie do na przykład wideorejestratora, który zawiesimy na szybie. Oczywiście mamy też skrobaczkę do szyb schowaną w klapce wlewu paliwa. No i podobnie jak w Superbie, tak i tutaj mamy lejek, który robi się z korka pojemniczka płynu do spryskiwaczy. I jest też jeden detal, przez który mało brakowało, a chciałem wam powiedzieć, że drzwi tego auta wydają brzydkie odgłosy przy zamykaniu. Jest to taki ogranicznik, który wysuwa się na drzwi, kiedy je otwieramy i chowa się z powrotem, kiedy je zamykamy. Widzieliście? I wysunął się. I zasunął się. I wysunął się. Więc fajne. Coś podobnego znamy też z Fordów. Jest jeden problem, że mechanizm wydaje z siebie odgłos. Dość wyraźny i ten odgłos nachodzi się na odgłos zamykanych drzwi, przez co dźwięk zamykanych drzwi nie jest aż tak przyjemny jak dźwięk tych samych drzwi bez tego systemu. Żona mi zrobiła prezent i wpadła do mnie w odwiedziny na planie i zobaczcie, jak Kodiak się prezentuje obok Tesli. Może kogoś to ciekawi, jak się ma jedno do drugiego. Y-greczek i Kodiaczek. Jeden robi... Ja jestem serio mega ciekawy, jak Bóg da i będziemy mieli kiedyś dzieci, jak one będą się bawiły samochodzikami, jak będą robiły brum brum, czy będą robiły takie... Robert pyta, czy klejone dźwiękochłonne szyby są tylko z przodu, czy też z tyłu, tak jak w konfiguracji? Sprawdźmy. Z przodu są podwójne klejone, grube, eleganckie. Z tyłu są... O kurde faja, pojedyncze. Są teleskopy, są. Gama silnikowa jest bardzo podobna do tej, którą przedstawiałem wam niedawno w nowym Superbie. Mamy więc albo miękkohybrydową benzynę 1.5 e-TSI, albo hybrydę typu plug-in opartą również na silniku 1.5 TSI, albo dwa warianty dwulitrowego turbodiesla. Ktoś jednak zaraz zapyta, halo, halo panie EcoDriver, a co się stało z tą fenomenalną benzyną 2.0 TSI, którą tak bardzo zachwalałeś w teście pierwszej generacji po faceliftingu? I mam dobrą informację, takowy silnik również pojawi się w nowym Kodiaku, tyle tylko, że dopiero tam w 43 tygodniu, czyli gdzieś pod koniec roku. Swoją drogą zawsze wprowadza mnie to w spore zakłopotanie, kiedy ktoś mi coś podaje w tygodniach. I to niezależnie od tego, czy chodzi o ciążę znajomych, czy o auto, które ma się produkować w którymś tygodniu, zawsze to jest dla mnie science fiction. Cześć, nazywam się Sebastian, prowadzę kanał o nazwie EcoDriver i mam 1408 tygodni. Plug-in na tle konkurencji bez dwóch zdań wyróżnia się akumulatorem, który przez sporą pojemność ma gwarantować prąd na przejechanie nawet 100 km. Wizytówką benzyniaka 1.5 e-TSI jest oczywiście hiperwydajny układ miękkohybrydowy, o czym dokładniej opowiadałem wam w teście Passata i Tiguana. Dwulitrowe turbodiesle natomiast występują w odmianie albo 150-konnej z napędem naprzód, albo w 193-konnej z napędem 4x4.
W naszym demo mamy na szczęście tą mocniejszą odmianę, która generuje 193 konie mocy oraz 400 Nm momentu obrotowego. Pierwszą setkę mamy tutaj zobaczyć w 7,8 sekundy, a prędkość maksymalna tego pojazdu wynosi 220 km na godzinę. A jak jeździ nowy Kodiak z tym silnikiem, ile to pali, jak działają jego asystenci, jak świecą reflektory matrycowe w Skodzie i najważniejsze, ile to cudo kosztuje, przekonacie się wkrótce w drugiej części testu.